Witajcie w drugim odcinku na moim kanale z serwera MMORPG Gotika Online. I na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że jest to drugi dzień już serwera i naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Zobaczymy, no miejmy nadzieję, że będzie ta przyjemność ciągle jakby zachowana, że ciągle będzie ta przyjemność czerpana z gry. I zaczynamy kolejny odcinek z górnej części miasta. Z górnej części obozu, bardziej nie miasta, tylko obozu. Jest tutaj Mufi, który nas leczy. Jeżeli oczywiście wywalimy się na spocie jakimś, to możemy sobie wrócić oczywiście do obozu i przyteleportuje nas to do Mufiego. I Mufi nas może wyleczyć tam do 75 chyba procent HP za darmo i on przy okazji skupuje, to znaczy sprzedaje jakieś mikstury. Tutaj obok mag też jakiś był, który sprzedaje inne przedmioty, jakieś runy. Jest tutaj również szakal przed przejściem, jest Shanet, jest wiele naprawdę NPC, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku. Wielu NPC po prostu sprzedaje jakieś rzeczy. I jeżeli chodzi o itemy, dobra, jest jeszcze też Joe, który właśnie ma dla nas kolejne zadanie. Trzeba mu przynieść 6 jaj ścierwojada, bo właśnie Torus nas wysłał. A przez to, że dużo tych ścierwojadów ubijaliśmy, to mieliśmy akurat przy sobie 13 sztuk, więc bezproblemowo. Wiele właśnie NPC sprzedaje różne rzeczy, więc po prostu biegajcie sobie po obozie i sprawdzajcie każdego NPC, bo każdy NPC jest jakby oddzielnie do czegoś tam powiedzmy stworzony i coś innego zawsze ma. Jest jeden NPC też od razu przy bramie, który właśnie, u którego możemy sobie sprzedawać też jakieś przedmioty, więc to też spoko. Później właśnie wiele tych przedmiotów nas sprzedawałem i wiele właśnie hajsu. I tutaj też u jednego maga na przykład możemy przyzywania sobie kupować, więc naprawdę sprawdzajcie wszystkie NPC, wszystkich NPC. Odebrałem sobie również oczywiście zadanie kolejne, prawdopodobnie też od Torusa po tym, jak oddaliśmy te jaja ścierwojada. Trzeba było zabić 12 kretoszczurów, tak więc po prostu trzeba było wyjść sobie drugą bramą od obozu i po tej stronie właśnie były kretoszczury i przy okazji jakaś tam miszata poleciała w ogóle i to już nie pierwszy raz, później też właśnie coś mi tam leciało, nawet z trójkata też mi jeden poleciał, więc no takie przedmioty też nam lecą, jakiś pancerz zwykły, jakiś tam mieczek nam poleci, w zależności w ogóle też właśnie jakie potwory zabijamy, więc później te rzeczy, chyba dosłownie wszystkie rzeczy, które nam dropią, które nie są potrzebne na przykład, no to możemy sobie sprzedać przy właśnie głównej bramie, przy północnej bramie, jeżeli dobrze pamiętam, jest tam właśnie NPC na N, jeżeli dobrze wiem, u niego możemy sobie sprzedawać, także to jest naprawdę spoko. I tutaj właśnie też była taka sytuacja, gdzie po prostu celowo się chyba wywaliłem, czy nie celowo, bo nie wiem, czy już miałem te 12 kretoszczurów ubite, bo chciałem właśnie wrócić szybciej do obozu i zobaczyć właśnie, pokazać jak to właśnie działa, że wracamy sobie normalnie teleportem takim na momencie do obozu, Mufi nas leczy i jesteśmy w obozie, więc możemy właśnie sobie dalej działać, więc myślę, że właśnie to jest naprawdę bardzo spoko opcja. Tygrysa sobie kupujemy miecze jednoręczne na siłę, prawdopodobnie na samą siłę, więc w to co my idziemy i kupiłem sobie teraz miecz za 350 złotych monet, czy tam 550. Czekajcie, przewinę sobie za 550 złotych monet. Wymagana siła 20, poziom 5, więc miałem chyba poziom 6 aktualnie, więc naprawdę spoko. No i tam jeszcze doszły dodatkowe obrażenia, chyba razy 2 między tamtym mieczem, który miałem, więc naprawdę bardzo nam pomoże ten miecz. Nawet z takiego kretoszczura potrafi wylecieć jakaś runa. Poleciała mi runa powiew zimy, która też oczywiście ma bonusy jakieś tam losowe z dropem. Tutaj DMG na psowate minus 10. Czyli mniejsze będzie DMG zadawane z tej runy względem powiedzmy innej, jakby nie miało tego bonusu. I DMG na hybrydy, po prostu są to kategorie obrane na różne potwory. Takimi runami sobie właśnie, jak nam kilka wyleci, to sobie właśnie dzielimy, patrzymy, która runa będzie najlepiej właśnie z najlepszymi bonusami. Myślę, że łatwe do ogarnięcia. Zadanie z kretoszczurami, żeby zabić 12 kretoszczurów, pomyliło mi się, nie było od Torusa, tylko od Neka, u którego możemy właśnie sobie tam właśnie sprzedawać te różne itemy. I jeszcze kolejne zadanie dostaliśmy, ale to nas Torus poinformował, żeby iść do Bacy i Bacy przynieść ciało kretoszczura.
bardzo szybko można wykonać sobie ten quest. Aż troszkę przesadziłem z tymi ciałami, po prostu no, jak jakiś drop mi wylatywał z kretoszczurów, no to przy okazji, żeby wziąć tamten drop, mi się te ciała brały kolejne, więc powinno jakoś być to ogarnięte, żeby po prostu może jedno ciało w EQ było i już wtedy z kolejnych kretoszczurów nie dropi, żeby nie mieć tego nadmiaru, bo muszę chyba tak naprawdę te ciała teraz usunąć, chyba że jednak one jakieś tam zastosowanie mają, więc nie wiem jeszcze do końca. Dostaliśmy 800 expa za te zadania, naprawdę za zadania róbcie, wszystkie zadania róbcie, bo to się opłaca. Też czasami jakieś złoto chyba dostajemy, ale tym razem nie dostaliśmy, dostaliśmy w ogóle oscypka, który tam coś tam regeneruje pewnie witalność, więc naprawdę te zadania są bardzo opłacalne. I tutaj mamy te złoto, 2500. To nie jest raczej dużo, ale po prostu sprzedawałem jakieś itemy u Neka i naprawdę potrafi się tego trochę nazbierać, więc jest to opłacalne zbieranie po prostu wszystkiego, tym bardziej, że nie mamy jakiejś tam wagi w ekwipunku, limitu nie mamy wagowego, więc naprawdę spoko.